Jak informowaliśmy we wtorek, na budowie nowej hali widowiskowo-sportowej trwa walka z czasem. 12 listopada to termin zakończenia budowy obiektu przy ulicy Struga 63. Tymczasem podpisywane są kolejne umowy na organizację w nowej hali dużych międzynarodowych imprez sportowych. W środę w radomskim magistracie podpisano umowę na organizację turnieju otwierającego cykl rozgrywek Ligi Narodów 2019 w siatkówce kobiet. Turniej, który będzie rozgrywany w miesiącu maju z udziałem reprezentacji Niemiec, reprezentacji Tajlandii i reprezentacji Włoch. Myślę, że świetna siatkówka, powrót dużej siatkówki międzynarodowej. Mam nadzieję, że będzie się to podobało i dzięki temu, że ta hala, panie prezydencie, powstaje, jesteśmy w stanie taką imprezę w Radomiu przeprowadzić i pokazać siatkówkę na wysokim szczeblu również kibicom w tym mieście. Umowę na organizację w Radomiu jednego z turniejów przyszłorocznej Ligi Narodów Siatkarek podpisali m.in. prezydent Radomia Radosław Witkowski, Jacek Sęk, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Grzegorz Janduła, prezes spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mam nadzieję, że to jest taki dobry wstęp i dobry początek do tego, żeby wielka siatkówka w wykonaniu wielkich potęg wróciła do Radomia, a to na pewno przełoży się na przede wszystkim na promocję naszego miasta, bo jak mówimy, że te klubowe Mistrzostwa Świata, które przed nami za niespełna kilka tygodni, przekaz telewizyjny dotrze do 90 krajów i do blisko 500 miliona gospodarstw domowych, tak każda kolejna impreza będzie docierała poza granice Polski. Ale to nie koniec siatkarskich niespodzianek. We wrześniu przyszłego roku w nowej radomskiej hali zagrają aktualni Mistrzowie Świata, czyli męska reprezentacja Polski. Smaczkiem dla kibiców w Radomiu będzie mecz reprezentacji seniorów, towarzyskiej reprezentacji seniorów, który chcemy rozegrać w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy i do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio właśnie w nowej hali w Radomiu. Podpisywaniu umowy na turniej Ligi Narodów Siatkarek towarzyszył Puchar Świata, który we wrześniu wywalczyli polscy siatkarze podczas Mistrzostw Świata w Bułgarii i Włoszech.